Proszę Państwa, dzisiaj taki nietypowy kwadrans z prezydentem wyjazdowy. Jesteśmy na sesji Rady Miejskiej Leszna. Panie prezydencie, bardzo ważna ta sesja, bo podział wolnych środków. To zawsze jest taka trochę nerwowość, jeśli chodzi o te pieniądze, bo wszyscy chcą dużo, a jest tyle, ile jest. Jest tyle, jest. Dzień dobry. Po pierwsze, zapotrzebowanie na rozdział wolnych środków, który wpłynął do mnie bezpośrednio do prezydenta, opiewał na kwotę prawie 16 milionów złotych. Można nawet powiedzieć, że nawet to była kwota 17 milionów. Na pewno wiedzieliśmy od początku, że musimy przeznaczyć 1,5 miliona na brakującą kwotę do oświaty. Mniejsza subwencja oświatowa, to już wiadomo, że to jest obligatoryjne. Oczywiście było też, chcieliśmy zabezpieczyć kwotę 250 tysięcy złotych, ponieważ ten budżet obywatelski, który jest realizowany, no te ceny poszły tak w górę, że musimy też jakby dopłacić, czy dorzucić do kwoty, która brakuje, na przykład jeżeli chodzi o budowę boiska do koszykówki przy szkole podstawowej numer 12. Wzrost wynagrodzeń, to też rekomendacja komisji. W ogóle było bardzo dużo rekomendacji różnych komisji. No i cóż, później spotkania z klubami, z szefami klubów, później spotkania z panią skarbnik, później spotkanie z naszymi naczelnikami. Ten proces trwał bardzo długo. Nawet wahałem się, aby podział wolnych środków odbył się 30 maja na sesji absolutoryjnej, ale w związku z tym, że jest niesamowite szaleństwo cenowe, problemy z wyborem wykonawców, uznaliśmy, że przy tych niektórych inwestycjach no, warto już teraz wygospodarować kwotę, przyjąć w formie uchwały. No i cóż, bardzo się cieszę, ponieważ dyskusja toczyła się na komisjach, były pytania, a na sesji dzisiaj wszyscy radni z aprobatą przyjęli propozycję wspólnie wypracowaną. Oczywiście była kwestia zadłużenia, czy ma być to 5 milionów, czy 2 miliony. Ja znalazłem 2 miliony złotych na spłaty zadłużenia, ale faktem jest, że jest bardzo dużo zadań i na sport, i na kulturę, i na zadania oświatowe, to jest też bardzo ważne, ponieważ przy okazji, przy podziale wolnych środków wprowadziliśmy to, co jest chyba bardzo ważne dla mnie z punktu widzenia już takich planów rewitalizacyjnych. No i udało się wpisać bardzo ważne zadanie inwestycyjne, czyli budowa szkoły podstawowej numer 3, która będzie realizowana w ciągu 3 lat. Chcemy podzielić to zadanie na zadanie 3-letnie. I stoimy przed dużym wyzwaniem. Tak naprawdę za chwileczkę przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Chciałbym przypomnieć, panie redaktor, że te przestrzenie przy ulicy Alei Jana Pawła, Bolesława Chrobrego i Komeńskiego, one są dzisiaj użytkowane także przez zespół szkół specjalnych, który się przeniesie do zespołu szkół rolniczo-budowlanych przy ulicy 1 Maja w okresie gdzieś września. Mam nadzieję, że we wrześniu zakończą się prace. Także dużo takich zadań bardzo ważnych, istotnych z punktu widzenia infrastrukturalnego, społecznego, edukacyjnego, kulturalnego. Z drugiej strony powiedział pan, że te inwestycje spędzają panu sen z oczu, bo nie wszystko idzie tak, jak pan sobie zaplanował. Wszystkim samorządowcom ogromne problemy ma na przykład prezydent Gorzowa, prezydent Jaśkowiak nie może zrealizować dużo inwestycji drogowych, ba na poziomie zarządu województwa wielkopolskiego, kiedy miałem przyjemność rozmawiać z panem marszałkiem Woźniakiem na 7 przetargów, być może im się teraz udało, ale była taka informacja sprzed miesiąca, na 7 przetargów, jeden tylko przetarg, gdzie został wybrany wykonawca, to są środki unijne, także jest bardzo duże zamieszanie także na poziomie centralnym. Ja dzisiaj mówiłem rad, że w Ministerstwie Infrastruktury odbędzie się naprawdę bardzo poważne spotkanie, ponieważ no, te ceny idą tak szybko do góry, że też nie wiemy, jak zaplanować tą inwestycję, bo ten kosztorys inwestorski, który mamy opracowany, musimy aktualizować co miesiąc. A patową sytuacją, na przykład w przypadku Lipowej, jest fakt, że 6-7 miesięcy przygotowaliśmy opracowana dokumentacja, kosztorys, który był załącznikiem do wniosku, to się też wszystko zmienia, no i w tym momencie po pierwsze, pierwszy przetarg, brak oferenta, to był dla mnie ogromny szok, ogromne zaskoczenie, a jeżeli chodzi o drugi przetarg, firma toruńska po raz pierwszy chyba w historii leszczyńskiego samorządu złożyła ofertę, która opiewała o raz jeszcze zabezpieczoną kwotę. Naprawdę poważne problemy mają samorządowcy. I to nie jest problem tylko prezydenta miasta Leszna, ale wszystkich szefów jednostek samorządu terytorialnego. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy tą inwestycję przesunąć w czasie, poczekać na odpowiedni moment, czy dokładać ogromne pieniądze.
trudno mi powiedzieć, co można zrobić, ale na przykładzie prezydenta Gorzowa, który miał zrealizować dużą inwestycję, po czwartym przetargu oferta opiewała o 100% więcej. Także naprawdę wielkie załamanie. Oczywiście opozycja wykorzystuje to, a on po prostu jest mocno załamany, bo nie wie, co zrobić. I często oddajemy pieniądze z powrotem czy do budżetu państwa, czy do WRPO. Czy w ogóle jest możliwe coś takiego, jakaś interwencja państwa? Mówił pan o spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury, które się odbędzie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby interweniowało państwo w kwestii cen na przykład? To jest oczekiwania też wykonawców, bo proszę pamiętać, że na przykład duże firmy, które wykonują drogi ekspresowe, autostrady, wygrywały przetargi 2 lata temu. I to są zadania kilkuletnie. I teraz te kwoty ofertowe, które wpłynęły i wtedy, i 3 lata temu na przykład została podpisana umowa, no to po 3 latach wszystko się pozmieniało. Ja dzisiaj podałem przykład zadań inwestycyjnych, które realizujemy w ramach obszaru strategicznej interwencji. To było ustalone w 2014 roku. Moi współpracownicy mówią: panie prezydencie, myśmy nawet trochę dali większą górkę, żeby zaoszczędzić na tym. A tu się okazuje, że z tej górki musimy dołożyć kolejną górkę, czyli co najmniej o połowę. I boję się o przetarg na Miejską Bibliotekę Publiczną, przetarg na przebudowę ulicy Osieckiej, ulica Lipowa. To jest zadanie według mojej oceny tak bardzo poważne z punktu widzenia infrastrukturalnego, technicznego, że to powinno być zadanie, tak jak wykonawcy mówią, specjaliści, realizowane co najmniej w okresie 1,5 roku, a programy rządowe mówią, musicie skończyć, rozliczyć się do grudnia. Nie jesteśmy w stanie to zrobić, zwłaszcza że wykonawcy powiedzieli wprost, gdyby to było podzielone na 1,5 roku, no to w tym momencie byłaby tańsza oferta. My czasami naliczamy sobie już ewentualne kary, które są w umowach zapisane. Także naprawdę robi się ogromny problem, ale jedno też jest ważne. Jest bardzo dużo inwestycji. No, Leszno też jest placem budowy. Powiat jest placem budowy, gminy też realizują i czasami ci wykonawcy wolą wybrać sobie tą lżejszą robotę w powiecie lub w gminie, niż na przykład wykonywać poważne zadanie związane z przebudową ulicy Lipowej, bo same prace drogowe mogą potrwać 3 miesiące, natomiast inżynieryjne, podziemne około 6 miesięcy. W przypadku, kiedy wszystko jest zgodnie z dokumentacją, a nie zawsze udawało się dobrze nanieść wszystkie sieci, które znajdowały się pod ziemią. Zawsze się mówi, że pod ziemią zawsze można znaleźć coś, co nie było jakoś zidentyfikowane. Strzelecko. Czyli co z Lipową? Kiedy podejmie pan decyzję? No, ogłoszę jeszcze raz przetarg do 3 razy sztuka. Będę rozmawiał jeszcze właściwie, może pochopnie powiedziałem, będę jeszcze rozmawiał, ponieważ pan prezydent Adam Mytych wraca jakby od wojewody. Ogłosimy jeszcze raz przetarg, zobaczymy w ogóle, wyczujemy, czy wpłynęła jakaś oferta. Natomiast wątpię, czy w ogóle jakaś oferta zostanie złożona, a jeżeli zostanie złożona, to na pewno będzie bardzo wysoka. Ja myślę, że te wszystkie uwagi, które pan mówi, powinny dotrzeć jednak do Warszawy, do rządu, że ta metoda kija i marchewki nie zawsze robi dobrze samorządom, prawda? Szczególnie jeśli chodzi o ten czas, o którym pan mówi, realizacji inwestycji, które ta Lipowa musi być zaczęta i skończona w tym roku. Tak, natomiast można powiedzieć, że Urząd Marszałkowski też ma takie problemy i też sygnalizujemy panu marszałkowi, że jest duży problem. Tak jak powiedziałem, na poziomie i gminnym, i powiatowym, wojewódzkim, i centralnym są ogromne problemy z realizacją inwestycji. One się toczą, ale są sygnały ze strony podmiotów gospodarczych czy firm, które sygnalizują, że dokładamy do tego interesu. Proszę pamiętać, kilka lat temu wydawało się, że Alpina Baum, firma austriacka, zrealizuje odcinek piątki. Byłem wtedy posłem i niedowierzanie. Po słynnej konferencji w Rawiczu dowiedzieliśmy się, że Alpina Bounce zeszła z budowy, bo firma splajtowała. O to się boję. Wydaje mi się, tak z punktu widzenia ekonomicznego, że to jest wszystko tak mocno napompowane dzisiaj, ale też w Europie. I jak popatrzymy sobie na historię lat 2007-2008, no to może nastąpić pewien krach. Nie chciałbym krakać,
ale no już jak ktoś sobie poczyta w internecie, to wielu właśnie ekonomistów wróży nam poważny kryzys gospodarczy, ale ogólnoświatowy, który na pewno przełoży się na nasz kraj. O 800 tysięcy złotych z wolnych środków, tak? Tylko za późno wpłynął ten wniosek, wnioskował dyrektor szpitala. Ta sprawa jest bardzo złożona, bo dotyczy matek, dotyczy dzieci rodzących się w leszczyńskim szpitalu, ale dotyczy to nie tylko dzieci rodzących się z terenu Leszna, ale także ościennych powiatów nawet województw. I województw. I chodzi generalnie o to, że one powinny również poczuwać się, oczywiście nie matki, dzieci, tylko te ościenne powiaty, do współfinansowania tego szpitala, z którego mieszkańcy tych powiatów korzystają. Jeżeli chodzi o gminę naszego powiatu leszczyńskiego i starostwo, zawsze można liczyć na pomoc. I zawsze wójtowie, burmistrzowie na spotkaniach takich miesięcznych, konwentów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta Leszna zawsze podkreślali, że tak znajdziemy określone środki. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała, to jest wymiar szerszy. Powiat wolsztyński powinien się dołożyć, mimo tego, że ma szpital, bo powiat gostyński, powiat górowski, powiat wschowski, bo dyrektor wyraźnie zasygnalizował, że to są pacjenci z tych powiatów, które docierają, nawet z powiatu krotoszyńskiego, co jest też ciekawe, docierają do specjalistów, którzy funkcjonują i działają i leczą w wojewódzkim szpitalu zespolonym, czyli tak naprawdę szpital bardzo często dokłada, a idąc takiem rozumowania, dokładamy my jako mieszkańcy Leszna i pozwoliłem sobie wysłać do wszystkich moich partnerów samorządowców pismo z prośbą o to, że jest temat dofinansowania, warto dołożyć pieniądze, warto zainwestować w szpital, dosprzętowić, bo ten sprzęt jest bardzo ważny, ale proszę też was o wsparcie. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź, ale też poprosiłem panią Stefanię Ratajczak, aby zwołała specjalną komisję spraw społecznych, aby zaprosić dyrektora, jego współpracowników, wójtów, burmistrzów, abyśmy mogli naprawdę głęboko porozmawiać, bo kiedy zobaczymy statystyki, to okazuje się, że niektóre remonty, które były wykonywane, które mnie osobiście cieszyły, oddziałów, one opiekowały się, czy one jakby przyjmowały mieszkańców z terenu powiatu leszczyńskiego, czyli poza obrębem Leszna, i statystycznie było pokazane, że mniej mieszkańców Leszna korzysta na przykład z tego typu usług medycznych. Jestem przekonany, że wójtowie, burmistrzowie naszego powiatu leszczyńskiego jakby dołożą się do propozycji dyrektora, ale czy powiat górowski, czy powiat wschowski, czy burmistrz Wschowy, czy pani burmistrz Góry dołożą się, to trudno mi powiedzieć, bo rok temu odmówili, ale mam nadzieję, że na komisji rzetelnie o tym porozmawiamy, bo nawet jeżeli będzie to 5 tysięcy, 10 tysięcy, to osobiście ja będę się z tego cieszył, bo to będzie jakiś sukces, bo Wijewo jest naprawdę gminą, może nie biedną, ale skromną, jeżeli chodzi o wymiar budżetowy, ale zawsze wójt znajdzie jakąś kwotę. Jeżeli to jest nawet te 5 tysięcy, to naprawdę raduje nas wszystkich wspólnie, że możemy dołożyć się do tego wspólnego garnuszka. Ja myślę, że jeśli pani burmistrz Wschowy znalazła drogę do Leszna w kwestii osadów, to na pewno znajdzie też w kwestii szpitala. Kiedy można spodziewać się tego szerokiego spotkania Komisji Społecznej? Wszystko zależy od pani Stefanii Ratajczak. Mam nadzieję, że zorganizuje to spotkanie bardzo szybko. Ja będę też czekał przy okazji na odpowiedzi pisemne, o deklaracje pisemne ze strony jednostek samorządu terytorialnego. Ja myślę, że powinniśmy po długim weekendzie majowym zorganizować takie spotkanie i rzetelnie, poważnie porozmawiać, ale też porozmawiać na przykładzie ogólnych statystyk, bo na przykład dyrektor też mówił, że wielu mieszkańców powiatu górowskiego po prostu przyjeżdża do swojego szpitala, a tym szpitalem jest szpital wojewódzki w Lesznie. I tak kojarzą, zwłaszcza, że tam praktycznie szpital już nie funkcjonuje. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo.